W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Bytomia. Chciałbym Państwu pokazać zrewitalizowane tereny po byłej kopalni węgla kamiennego Rozbark. Prace budowlane na tym terenie rozpoczęły się w marcu 2012 roku. W ramach projektu zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane prace mające na celu adaptację i zmianę sposobu użytkowania dwóch obiektów po byłej kopalni węgla kamiennego Rozbark, obejmujących zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Budynek administracyjny przeszedł gruntowny remont i został zmodernizowany z przeznaczeniem na obiekt wielofunkcyjny na cele edukacyjne, kulturalne i społeczne. Powstały pokoje noclegowe, sala ćwiczeń, miejsce pracy twórczej, a także pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem gospodarczym i sanitarnym. Elewacja zewnętrzna poddana została renowacji i odnowiona została w nowej kolorystyce. Obiekt został kompletnie wyposażony w sprzęt, meble i urządzenia. Budynek dawnej cechowni zaprojektowany został i wyremontowany z przeznaczeniem na cele kulturalne, w tym dla potrzeb organizowania spektakli, przedstawień publicznych i teatralnych. W obiekcie powstały trzy sale ćwiczeń z profesjonalną wykładziną taneczną, sale widowiskowe wraz ze sceną, pomieszczenia przeznaczone na kawiarnię, zaplecze administracyjno-socjalne, magazynowe oraz pomieszczenia służące do obsługi przedstawień. Budynek dostosowany został dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia administracyjne, kawiarnia, zaplecze socjalno-magazynowe oraz garderoby wyposażone zostały w meble, szafy, fotele, biurka i szereg urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Ze względu na fakt, że budynek cechowni wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie prace w nim realizowane były w uzgodnieniu i pod ścisłym nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sala zborna zachowała swój pierwotny charakter pozostawionym układem wewnętrznym stolarki okiennej i drzwiowej, która poddana została renowacji. Zachowana została glazura ścienna, która po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków odzyskała nową jakość. Stolarka zewnętrzna, z uwagi na bardzo zły stan, nie pozwalający na jej dalsze użytkowanie, została wymieniona na nową, z zachowaniem kształtu oraz podziału profili pionowych i poziomych. Renowacji i czyszczeniu poddana została cała zewnętrzna elewacja cechowni. Nie udało się zachować konstrukcji dachu nad salą zborną, którego katastrofalny stan techniczny ujawniony podczas prowadzonych prac remontowych i przeprowadzonych ekspertyzach uzasadniał konieczność rozbiórki. W miejsce starej zamontowana została nowa konstrukcja z drewna klejonego z zachowaniem pierwotnego kształtu charakterystycznego dla dachu cechowni. Nowy dach zapewni długotrwałe, bezpieczne użytkowanie całego obiektu. Na wniosek konserwatora zabytków jeden z rozebranych wiązów stalowych został poddany drobnej konserwacji. Jego ekspozycja znajduje się na ogrodzonym terenie cechowni. Zarówno w budynku administracyjnym, jak i cechowni zamontowana została instalacja solarna, będąca dodatkowym źródłem zasilającym obiekty w ciepłą wodę. Tereny przyległe do obiektów zostały zagospodarowane małą architekturą. Niska zieleń, ławki, latarnie. Wybudowano parking na 163 miejsca postojowe. Cała realizacja projektu zakończyła się w styczniu 2014 roku. Zrewitalizowany w ramach projektu obszar zyskał nową jakość. Gospodarzem obiektów została gminna jednostka kultury Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, który z energią i różnorodnymi projektami artystycznymi rozpoczyna działalność na nowej scenie w dzielnicy Rozbark.
Na zrewitalizowanym terenie po kopalni węgla kamiennego Rozbark powstało również centrum spinaczkowe Bytom-Rozbark. W skarpie Bytom drogi do pokonania znajdą zarówno początkujący wspinacze, najmłodsi miłośnicy tego sportu, ale również zaawansowani wspinacze i zawodowcy. Swój trening można uzupełnić dodatkowo o ćwiczenia na siłowni. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów na strefie OCR, sali fitness czy w strefach zewnętrznych. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka,
A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.